Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy rzeczywiście nie trzeba liczyć kalorii na keto, a może jednak trzeba i tak naprawdę powiem Wam, skąd to stwierdzenie się wzięło i w jakich wypadkach jest prawdziwe, a w jakich niestety może nam zaszkodzić. Zapraszam na odcinek. Postanowiłam nagrać ten odcinek, bo w pytaniach do Keto Q&A bardzo często przewija się właśnie ten temat. O tym już trochę sobie w tym Q&A rozmawialiśmy, no ale pomyślałam, że taki kompleksowy odcinek natomiast na temat tego, czy rzeczywiście trzeba albo nie trzeba liczyć kalorii na keto, nam się tutaj przyda i też być może będziecie mogli do niego odesłać po prostu swoich znajomych, którzy mają pewne wątpliwości, bo rzeczywiście krąży w sieci, w internecie i w ogóle wśród wielu osób takie przekonanie, że na keto to w ogóle nie trzeba liczyć kalorii, a i tak będziemy chudnąć i też często mówi się o tym, że od tłuszczu nie przytyjesz. I rzeczywiście w wielu przypadkach może to mieć, może w tym być jakieś ziarno prawdy i też w ogóle te stwierdzenia właśnie biorą się z tego, że bardzo często tak jest, że będąc na keto nie liczymy kalorii i chudniemy. Ale niestety, nie każdy tak ma. Już mówię dlaczego. Trzeba w pierwszej kolejności tutaj w ogóle powiedzieć, że kalorie, a tak naprawdę kilokalorie, którymi się posługujemy, to jest naprawdę bardzo umowna jednostka i w ostatnim czasie wielu naukowców w ogóle sugeruje, że to jak kalorie wiele, wiele lat temu zostały policzone i dopasowane jakby do różnych produktów, może być w dużej mierze błędne. Zresztą ogólnie mówimy, że jest to ilość energii, którą przeciętnie przyswaja organizm ludzki z danego produktu. Więc już tutaj mówimy o tym przeciętnie, ale tak naprawdę jedna kaloria to właśnie określała ilość energii, która jest potrzebna, żeby podgrzać wodę o 1 stopień Celsjusza, jeszcze przy odpowiedniej atmosferze i z konkretnej temperatury do temperatury. Więc jak już mam nadzieję czujecie, ta kaloria tak naprawdę troszkę jest takim tworem, który nie zawsze współgra tak idealnie rzeczywiście z tym, co dzieje się w naszym organizmie i z naszym zapotrzebowaniem. Natomiast przechodzimy do tematu właśnie tego, skąd wzięły się te powiedzenia o tym, że kalorie nie są ważne na keto. Przede wszystkim posiłki białkowo-tłuszczowe dają nam większą sytość i zazwyczaj sytość na dłużej. Tym sposobem, jeżeli osoba jest na keto, to zazwyczaj automatycznie zaczyna jeść mniej, szczególnie na początku, bo nieraz z czasem też ten efekt nam spada, maleje, bo rzeczywiście odczuwamy dłużej tą sytość. I wiąże się to z tym, że na przykład po zjedzeniu jakiegoś słodkiego batona, który na przykład ma 500 kilokalorii, wcale nie czujemy się zazwyczaj najedzeni, wręcz zaraz chce nam się coś zjeść, mamy na coś ochotę, mamy apetyt, a jeżeli zjemy na przykład śniadanie białkowo-tłuszczowe, niech to będzie ta przysłowiowa jajecznica, która będzie miała 500 kilokalorii, no to większość osób na takiej jajecznicy spokojnie przynajmniej kilka godzin ma jakby stabilne poziomy energii i tego apetytu bądź głodu, to też dwie różne rzeczy, ale jednak nie odczuwa. Dlatego rzeczywiście kaloria kalorii nierówna. Wiąże się to też z tym, i to jest moim zdaniem mega ważne, że za nasz apetyt i za nasz głód odpowiadają pewne hormony. Zresztą mówimy o nich, hormony głodu, sytości. I tutaj na keto mamy pewną przewagę tak naprawdę nad sytuacją, kiedy nie jesteśmy w ketozie, bo bardzo ładnie nam się te hormony właśnie, jeżeli jesteśmy na niskich węglowodanach, regulują. Dlatego, że między innymi właśnie obniżanie się insuliny i niski poziom insuliny w naszym organizmie sprawia, że my tego głodu tak często nie odczuwamy i że mamy niższy apetyt, czyli nie mamy tych takich napadów, bo jeżeli mamy wysoką insulinę, a to się dzieje na przykład u osób z insulinoopornością, no to jest takie błędne koło, bo te osoby zazwyczaj też ciągle czują, że jeszcze są głodne i coś by zjadły i
cały czas albo się temu muszą opierać, no albo wreszcie to ten apetyt gdzieś tam z nimi wygrywa. Dlatego jeżeli obniża nam się insulina na keto, bo mamy też niższe poziomy glikemii, obniża nam się grelina, a chociażby leptyna, czyli ten hormon tak zwany sytości, jest na wyższym, odpowiednim poziomie, no to automatycznie rzeczywiście my hormonalnie sobie to wyrównaliśmy i nie odczuwamy tak bardzo tego głodu. I jeżeli ta gospodarka hormonalna jest wyrównana, to rzeczywiście my nie musimy liczyć kalorii na keto i myślę, że do tego każdy z nas powinien dążyć, ponieważ nasz organizm daje nam dobre sygnały. Kiedy rzeczywiście jesteś głodna, jesteś głodny, a nie tylko masz na coś ochotę, kiedy potrzebuje Twój organizm pożywienia, a kiedy jakby go nie potrzebuje i masz tą sytość, dlatego automatycznie jemy tyle, ile potrzebujemy. Natomiast keto to nie jest żadna dieta cud, na której możemy jeść po prostu ile chcemy tłuszczu, żeby tylko pozostawać w ketozie i na pewno nie przytyjemy. I to jest właśnie według mnie ten mit, który wiele osób powiela, czyli że możesz jeść ile chcesz na keto, bo od tłuszczu nie przytyjesz. Jakby zostawiamy wtedy wszelkie prawa biochemii, termodynamiki, i jakby nie wiem w ogóle skąd się bierze taka wielka wiara w to, że możesz jeść po prostu ile chcesz i na pewno nie przytyjesz, bo jednak kalorie mają znaczenie, chociaż mniejsze, tak jak Wam mówiłam, niż wiele osób im jakby tutaj przypisuje, no bo nieraz jemy bardzo mało kalorii, a i tak nie chudniemy. I to jest właśnie dowód na to, że nie same kalorie, ale również to jakby co się dzieje w naszym organizmie, chociażby nasza gospodarka hormonalna ma znaczenie. Natomiast przejdźmy jeszcze do tego ciekawego hasła od tłuszczu nie przytyjesz, bo to jest coś, co często mi piszecie, że jakiś tam ekspert, nie będę tutaj mówić kto, czy eksperci, mówią, że właśnie możesz jeść tłuszcz, bo od niego samego nie przytyjesz. No rzeczywiście, jeżeli bym piła, powiedzmy, tylko olej MCT, oliwę z oliwek, czy jakieś inne tłuszcze dostarczała sobie w formie płynnej, gdzie to jest, ten produkt to jest sam tłuszcz, no to rzeczywiście prawdopodobnie od tego nie przytyję, bo ja wręcz tego całości nie przetrawię, tylko po prostu dostanę biegunki. I tak, to jest znowu fizjologia, więc od samego tłuszczu nie przytyjesz. Ale jeżeli już nawet jesz jakieś fat bombs, czyli te bomby tłuszczowe, gdzie nieraz właśnie na keto po prostu zaczynamy się objadać tymi tak zwanymi keto słodyczami, no to na przykład jak to jest zrobione powiedzmy po części z orzechów, to zobacz, tam nie ma samego tłuszczu. Tam są też węglowodany z tych orzechów i tam też jest białko. I do czego, co chcę Wam pokazać, że tak naprawdę prawie każdy produkt, no oprócz właśnie tych tłuszczów, olejów, które są same w sobie olejem, ale nie da się na samych tych olejach żyć, praktycznie każdy produkt ma w sobie również białka i ma w sobie również węglowodany. Więc Ty na keto nie jesz samego tłuszczu, Ty jesz przewadze zazwyczaj tłuszcz, ale jesz też węglowodany i jesz białka. Więc mówienie, że od samego tłuszczu nie przytyjesz jest prawdą, ale na keto samego tłuszczu nie jesz. I to jest bardzo ważna rzecz, dlatego te kalorie się liczą. Co więcej, i tutaj niektórzy wpadają w pułapkę i potem się okazuje, kurczę, dlaczego jednak na keto przytyłam po tym pół roku, jak po prostu przecież nie wychodzę z ketozy? Bo tłuszcze są dużo gęstsze kalorycznie, już też nieraz Wam o tym mówiłam. 1 gram tłuszczu to 9 kilokalorii, a 1 gram węglowodanów czy białka to 4 kilokalorie. Czy to znaczy, że keto jest złe, no bo jest tłustsze? Nie. Natomiast objętościowo jemy mniej. Jeżeli nam się uregulują hormony, to automatycznie jemy mniej, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale jeżeli zalewamy sobie wszystko tłuszczem, no bo miało być tłusto, no to tam po prostu ładuję, łycha, łycha, łycha. Albo podjadam te tłuste, bardzo kaloryczne produkty, jakby patrząc na ilość, tak? Bo taka garstka orzechów jest kaloryczna. Jedna łyżka tłuszczu to już jest około 100 kilokalorii. I jeżeli tak po prostu jadę na tym tłuszczu, no to niestety może się okazać, że na keto Ty jesteś w stanie zjeść dużo więcej kalorii, jeżeli właśnie zupełnie się nie kontrolujesz i jeżeli nie jesteś jakby, Twoja gospodarka hormonalna nie jest wyregulowana, albo jeżeli na przykład nie dosypiasz i wtedy też są błędne sygnały, jeżeli nie mało śpimy, to zazwyczaj w tym dniu jesteśmy bardziej głodni, mamy większy apetyt, nawet nie tyle głód, albo jeżeli też masz jakieś problemy, jakieś zaburzenia odżywiania, a bardzo wiele osób je ma i wiele z nas naprawdę gdzieś tam z tym się boryka, bo jedzenie nie jest tylko zaspokajaniem naszych potrzeb
takich fizjologicznych pod kątem tego, że jakby służy nam to do wytwarzania energii i przeżycia, ale jednak wiąże się to z jakąś przyjemnością. Jest to jakiś aspekt społeczny. Więc dlatego ta kaloryczność jednak ma znaczenie. I nie są kalorie najważniejsze, ale jeżeli rzeczywiście chcesz, szczególnie jakby jeżeli właśnie dotyczyła Cię insulinooporność, jakieś właśnie problemy z gospodarką hormonalną różnego rodzaju, no to w takim wypadku polecam Ci jednak mieć pod kontrolą to, ile jesz, albo odżywiać się takimi po prostu czystymi, pełnowartościowymi produktami i nie bazować na tych właśnie takich dodatkach, a nawet uważać właśnie z orzechami, czyli z takimi produktami, które są pyszne, smaczne, ale również bardzo gęste kalorycznie, no bo naprawdę łatwo jest to przedawkować. I wracając do termodynamiki, jest jeszcze jedna rzecz, którą warto tutaj zaznaczyć, bo moi drodzy, mamy coś takiego jak dwa rodzaje tkanki tłuszczowej. I o tym też pewnie były filmy, więc nie będę się jakoś szeroko tym zagadnieniem zajmować, ale mamy tkankę białą, white adipose tissue, i brunatną. I brunatna tkanka tłuszczowa jest tak naprawdę takim dodatkowym podniesieniem naszego metabolizmu, ponieważ ona zużywa energię na przykład z tłuszczu, ale w celu ogrzania nas, czyli jest ten właśnie termiczny efekt. I jeżeli tej tkanki brunatnej mamy więcej, no to tak naprawdę nasz metabolizm wzrasta, czyli możemy więcej zjeść i nasze zapotrzebowanie kaloryczne automatycznie jest wyższe. A na keto, jak pokazują badania, rzeczywiście mamy skłonność w tą stronę, żeby zwiększać ilość tej brunatnej, niektórzy mówią dobrej, ale one obydwie jakby są istotne, tej brunatnej tkanki tłuszczowej, natomiast zmniejszać tą białą tkankę tłuszczową, więc rzeczywiście nieraz na keto możemy zjeść trochę więcej i nie przytyjemy. I już na sam koniec wróćmy jeszcze do tych biednych kalorii, kilokalorii, do których niektórzy podchodzą zbyt rygorystycznie, ponieważ przyjęło się, że mam na przykład moje zapotrzebowanie na redukcji to 1700 kalorii. Albo sobie to obliczysz z wzorów, które są tutaj u mnie dostępne w różnych filmach na YouTubie, albo być może korzystasz z mojego kursu o ketoredukcji, czy keto start, o ketoadaptacji, gdzie dokładnie możesz sobie to wszystko wyliczyć. Albo, nie wiem, wyliczyłaś sobie to gdzieś w internecie, czy wyliczył Ci to dietetyk i jakby 1700 kilokalorii. Natomiast tak, jest to jakiś odnośnik i uważam, że warto mieć to odniesienie, ale ja też nieraz mówię moim podopiecznym, jeżeli jednego dnia zjesz więcej, to nie znaczy, że od razu przytyjesz. Tak samo jak nie znaczy, że od razu schudniesz, jak jednego dnia nie będziesz jeść nic. Co za tym idzie, warto czasem spojrzeć na to swoje żywienie w takim okresie tygodnia, bo nieraz ta sinusoida kaloryczna, która czasem naturalnie nam wychodzi, bo na przykład jesteśmy mega zapracowani, jesteśmy w ketozie, więc nie musimy co chwilę jeść i danego dnia jemy naprawdę mało. Dobrze się czujemy, to jest to założenie, ale drugiego dnia na przykład mamy grilla, imprezę i po prostu wiemy, że to przekroczymy. To nie chodzi o to, żeby tego dnia, kiedy była impreza, się po prostu tutaj biczować, bo matko, chyba przytyłam już kilogram tego dnia. Bo suma summarum w okresie tygodnia być może to Ci się ładnie wyrówna. I nieraz wręcz ta sinusoida kaloryczna u niektórych osób sprawdza się jako taki element właśnie podkręcania metabolizmu i wręcz redukcji dodatkowej wagi, czy skuteczniejszej redukcji wagi. Więc nie mówię, że zawsze, ale jest to też metoda. Nie patrz na swoje żywienie w kategorii 24 godziny tylko i wyłącznie, bo to jest bardzo sztuczne. Twój organizm nie żyje od 8 do 8, albo nie wiem, od północy do północy, pod kątem tych kalorii. Jednego dnia też masz większe zapotrzebowanie, innego mniejsze. To nie znaczy, że zupełnie olewamy kaloryczność i po prostu jemy ile chcemy, bo jesteśmy na keto. To zazwyczaj niestety źle się kończy. Ale staramy się właśnie o to, żeby będąc na keto, wyregulować sobie hormony, doprowadzić nasz organizm do takiego stanu równowagi i wtedy my będziemy czuć, my będziemy wiedzieć, ile tak naprawdę powinniśmy jeść. I tutaj już ostatnia rzecz, ale wiem, że też szczególnie nieraz kobiety, pojawia się u nich po jakimś czasie taki problem. Czasem właśnie, przez to, że obniża Ci się mocno grelina, jakby te hormony się regulują, ale zaczynasz niedojadać i jesz mało na keto, to też
może być przyczyną tego, że no, doprowadzisz się do jakichś niedoborów, do nierównowagi. Więc też nieraz musimy patrzeć na to, żeby nie jeść przez bardzo długi czas za mało, bo nieraz trafiają do mnie osoby, które na przykład jadły 1000 kilokalorii przez ileś miesięcy. To do niczego dobrego nie doprowadzi i na pewno od tego nie będziesz efektywnie chudnąć. Więc ani za dużo, ani za mało, moi drodzy, jak to w życiu, nie jest dobre, tylko starajmy się znaleźć ten taki punkt równowagi i jeżeli zadbamy o odżywczość diety, zadbamy o siebie, zadbamy o to, żeby to keto było zdrowe, będziemy się wysypiać, będziemy w miarę możliwości aktywni fizycznie, to naprawdę te kalorie nie są tak ważne i możemy zacząć jeść intuicyjnie i prawdopodobnie będziemy się wtedy właśnie czuć najlepiej. No i tego Wam, moi drodzy, życzę. Oczywiście, jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, to zapraszam do komentarzy. Dajcie znać, jak tam Wasza historia z kaloriami, czy się lubicie, czy nie. No a ja zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!